chcemy dzisiaj powiedzieć, że Polska ma ogromną szansę na to, żeby otrzymać ponad 80 miliardów euro na modernizację polskiej gospodarki. Z tego około 40% zakładamy, że będzie przeznaczone na rozwój sektora rolnego. W pierwszym układzie chcielibyśmy, żeby część środków została skierowana na realizację filara pierwszego, czyli płatności bezpośrednie, i również myślimy o filarze drugim, czyli rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy przede wszystkim zabezpieczyć nasze rolnictwo, naszych rolników, obszary wiejskie w dostęp do środków finansowych, które pozwolą nam na dalsze modernizowanie sektora rolnego, przetwórstwa i zwiększenie konkurencyjności naszego sektora. Zakładamy także, że część środków skierujemy na realizację programu operacyjnego ryby. On jest bardzo ważny, dlatego że ten sektor w ostatnim czasie, warto o tym pamiętać, wytwarza około 0,5% produktu krajowego brutto, to jest ponad 7 miliardów złotych, a wartość programu operacyjnego, przypomnę, w tej perspektywie to 4 miliardy złotych.